W parsze Naso i również w parsze Bamidbar zajmujemy się policzeniem żydowskiego narodu. Bóg zlecił Mojżeszowi policzyć żydowskiego narodu. Dlaczego? Bo on lubi tego narodu. Tak jak człowiek, który wie dokładnie, ile pieniędzy on ma, lub ile taki ładny kamień on ma, możemy zobaczyć, że on bardzo często liczy. On wie dokładnie ilość, ile on ma i on liczy. I Bóg na pewno wie, ile nas jest. Ale kiedy on liczy, to znaczy, że on lubi. On uwielbia tego narodu, tak jak ten człowiek, który lubi to, że on ma drogi kamienie lub pieniądze i on ma przyjemność liczyć tak samo. To jest wyrażenie to, że Bóg nas lubi. Dodatkowo do tego to jest wsparcie. Bo tak jak jest napisane w Talmudzie, że dawar się beminian eino batel, rzecz, która jest policzona, już nie może zostać anulowane przez tego, że jest większe rzeczy od inna grupa, ta druga grupa rzeczy nie może go anulować. Tak samo Hashem wspiera nas i liczy nas i to daje nam siłę, żeby przeżyć różne momenty. Nawet wtedy, kiedy wygląda, że jest nas mało i słabi jesteśmy, kiedy zostaliśmy policzone, to nam pomaga. Jeśli chodzi o sposób policzenia żydowskiego narodu, już wiadomo. Po pierwsze, Bóg powiedział, że należy osobno policzyć cały żydowski naród i plemion Lewitus. Dlaczego? Po pierwsze, plemion Lewitus jest ważniejsze i świętejsze. To jest ten plemion, który służy Boga we świątyni. On jest bliżej Boga, bliżej króla, bliżej król wszystkich królów. Ma dostać swoje szacunek i zostać policzony osobno. Dodatkowo do tego to było rozwiązanie, żeby im pomóc, żeby nie byli związani z tą karą, które wynikało od grzechu złotego czelca, kiedy właśnie cały naród wtedy służył balwochwalstwo i oni w tym nie uczestniczyli i dlatego, żeby oni nie byli jeden część z tym narodem, że kiedy nastąpi ta kara, która robiła to, że cały naród, cały ten pokoleń umarł na pustynię i nie wszedł do Izrael, żeby oni byli zwolnieni z tego kara, zostali policzone osobno. Ale to nie tylko, czy zostali policzone razem z całym żydowskim narodem, czy osobno, to też sposób. Jeżeli chodzi o żydowski naród, o większość żydowskiego narodu, oni zostali policzone przez metodę szekle. Każdy daje tam beka la gulgolet, połowę szekle. I wiadomo, że ludzi się nie liczy, to nie daje dobrej szczęścia, to później na koniec zostali policzone szekle i przez szekle było wiadomo, ile ludzi są. Inaczej, jeżeli chodzi o plemion Lewitus, plemion Lewitus zostali policzone przez Hashem. Mojżesz i Aaron stoją przed wejściem do namiotu pewna rodzina i brzmi głos Boga, który mówi, ile ich są. Czyli znowu widać, o ile oni są ważniejsze i świętejsze. Natomiast Aaron Kohen, wielki kaplan Aaron, który też był część od plemion Lewitus, w ogóle nie został policzony. Wiadomo, że Tora, słowa Tora to znaczy hora'a, instrukcja, coś, które ma znaczenie dla nas dzisiaj i nie tylko opowieści historyczne. I dobrze by było zrozumieć, co ten rytual, ten policzenie żydowskiego narodu w ten czy inny sposób, albo w ten sposób, że w ogóle Aaron nie został policzony, co to znaczy dla nas dzisiaj? Więc to reprezentuje trzy sposoby i trzy rodzajów i poziomów, jeśli chodzi o służbę Boga. Pierwszy poziom jest to, że właśnie jesteśmy policzone w normalna metoda. Chodzi o wykonanie mitzvot, spełnienie chęci Hashem. Są mitzvot, wiadomo dokładnie ile mamy mitzvot, tariag mitzvot, 613 mitzvot, te 248 pozytywnych, 365 negatywnych, to co należy robić, to co należy nie robić i nie wolno dodać, i nie wolno zmniejszyć. Wszystko jest dokładnie i nawet detalów i szczegółów, w jaki sposób się robi i kiedy się robi, wszystko wiadomo, wszystko przemierzone, wszystko jest dokładnie. Da się policzyć i to należy do większości żydowskiego narodu. Wyżej od tego stoi Tora.
ta Tora, która nie ma wymiar, nie ma rozmiar i nie jest ograniczona. Tak jak jest napisane oni po hebrajsku, Aruka me'eretz mida urchava minayan, dłuższa od świata i szersza od morza. Czyli coś, które nie da się policzyć, nie da się ograniczyć. Nikt nie może powiedzieć, jak kończyłem cała Tora, bo mamy Tora pisemna, mamy Biblię, mamy Mishnah, Talmud, Halacha, dużo komentarzy i nikt nie może powiedzieć, że ja jestem zwolniony od nauki Tora, bo już skończyłem. Nie można skończyć. Im więcej się uczy, tym bardziej się dowiaduje, ile jeszcze nie wie. I Tora stoi naprawdę nad ograniczeniem czasu i miejsca. Przecież jest napisane w Talmudzie, każdy, który zajmuje się Torat Ola, czyli temat w Torze, który zajmuje się ofiarami, to niby on składał ofiary. I dlatego jest zwyczaj przez różne grupa osób, że po pierwsze tam codziennie rano czytamy dużo tematów o ofiarach, dlatego że właśnie rano to jest czas ofiary i są ludzie, którzy po tym jak zgrzeszyli w czymś, to zajmują się ten temat, bo Talmud wspiera nas do tego i mówi, że pomimo, że świątynia została zburzona już kilku tysięcy lat temu, pomimo tego dzisiaj możemy wziąć Tora i zajmować się temat świątyny i jesteśmy we świątyni, składamy ofiarę. Czyli to Tora jest o wiele mniej ograniczona w porównaniu do mitzvot. I to właśnie reprezentuje to, że plemion Lewitu zostali policzone osobno i inaczej przez Duchu Świętego i tak dalej. Ale to jeszcze nie jest koniec. Aharon w ogóle nie został policzony, bo Aharon ma specjalna zasada umina mikdash lo yece. On nie wychodzi ze świątyni. On nie ma inne rzeczy. Sam fakt, że powinniśmy opisać i określić o ile Tora nie jest ograniczona, to znaczy, że ona ma pewną relację do ograniczenia i my podkreślamy, że nie jest, ale coś do tego ma. Raczej Aharon reprezentuje mesirut nefesh, to, że człowiek jest gotowy po prostu dawać całe jego rzeczywistości dla Boga, tak jak jest napisane o Aharona, który w ogóle nie wyszedł ze świątyny. To już nie do policzenia, to nie jest kwestia kalkulacji, to nie jest kwestia, która ma wymiar i rozmiar.